Witam, nazywam się Maciek Budzik, jestem autorem bloga o mediach Mediafan.pl. Ze mną jest Dawid Szczepaniak z Pride & Glory. Skończyła się właśnie Facebook Now, kolejna konferencja wow Facebooku. Mhm. Mówiłeś na dzisiejszej prezentacji o obciachu gry Farmville i w gry społecznościowe. Mhm. Mówiłeś też o tym, że o ciekawych rzeczach, jeśli chodzi o wiek graczy i o dziwnej niszy. Gry społecznościowe to jest rzeczywiście taka ciekawa nisza i taki trend, który po cichu się zbliża i dotrze do ludzi, którzy do tej pory nie byli traktowani poważnie w statystykach, jeśli chodzi o używanie internetu? Ojej, strasznie dużo pytań. Przede wszystkim tak, nawiązując do obciachu, o którym Maciek wspomniał, jest jakieś takie przekonanie dziwne w Polsce, że rzeczywiście granie w Mafia Wars, granie w Farmville jest oznakiem absolutnego obciachu, tak? Natomiast tak jak powiedziałem podczas prezentacji, przepuszczając to koło nosa, nie grając w Farmville, nie obserwując mechanizmów, które tam zachodzą, nie obserwujemy najlepszych modelów biznesowych w mediach społecznościowych w tym momencie na świecie. I Farmville to jest gigantyczna maszynka do pieniędzy i niezależnie od tego, jakim obciachem jest hodowanie sobie kolejnych krówek, gatunków zbóż czy kaczek, warto to obserwować, chociażby po to, gdzie są te pieniądze i dla kogo? Okej, pieniądze są właściwie dla wszystkich, bo są i dla deweloperów takich gier i dla marketerów, którzy znajdą sobie model na wejście do gry. Pieniądze dla deweloperów są w kilku prostych rzeczach, w wirtualnej walucie w takich grach i w dokupywaniu jakichkolwiek ulepszeń. To jest niewiarygodne, ale cała masa ludzi płaci prawdziwymi pieniędzmi za to, żeby zdobyć dodatkową kaczkę na swoją farmę. Wielkim uproszczeniem. Okej. I jak rozumiem, nie trzeba też wymyślać jakichś nowych super gier na Facebooka. Trochę taki model, trochę jak na iPhone'ie. Wystarczy adaptować chyba stare gry, stare sprawdzone modele gier, tylko stuningować je pod ten model społecznościowy, gracza między sobą w rywalizacji. Tak to działa, ale... Absolutnie tak. Chodzi generalnie o to, że stworzenie kolejnego Farmville czy kolejnej Mafia Wars to są olbrzymie nakłady środków. Stworzenie prostej, grywalnej gry, która zajmuje nam minutę, to jest rząd kilkudziesięciu tysięcy złotych, na który stać każdego marketera. Okej. Mówiłeś ciekawą rzecz o statystykach, co prawda amerykańskich, jeśli chodzi o wiek, o średni wiek graczy. Tak. Zaskakujące. Ta kolejna rzecz, która jest zaskakująca, to jest badanie z początku 2010 przeprowadzone przez Pop-Up Games bodajże, jedną z firm zajmujących się grami społecznościowymi w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. Pokazuje ono, że średni wiek gracza w grach społecznościowych to są 43 lata, a powyżej grupa 60+, to jest jakiś odsetek 17 bodajże procent grupy docelowej grającej. Okej, czyli jest taka nisza starszych graczy. Może zaistnieć podobna sytuacja, która miała z naszą klasą, kiedy starsi ludzie zaczynają odkrywać internet przez portal, przez serwis, który ich do tego skłania. Ja byłbym do tego jeszcze bardzo daleki, bo ja myślę, że w Polsce, jeżeli ktokolwiek przeprowadzi to badanie jako pierwszy w tym roku w Polsce, ta grupa docelowa będzie znacznie młodsza niż na Zachodzie. To jest oczywiste. Jedna z kolejnych ciekawostek, które wyszły z tego badania, 30% graczy jest skłonna płacić prawdziwymi pieniędzmi za ulepszenia, dodatki w grach. I to kolejny trochę problem obniżający polskie statystyki, płacenie w internecie. Mikropłatności w Polsce się nie przyjęły jak dotąt tak mocno, jak mogłyby. Słowo PayPal jest wciąż magiczne. Tak? Tak, natomiast to jest kwestia roku, dwóch. Za dwa lata polski internet będzie zupełnie innym miejscem niż teraz, jeśli chodzi o mikropłatności. Czyli co? Wirale i takie zaangażowanie społeczne troszkę idzie w dół, będzie era gier społecznościowych 2011? Znowu mnie zjecie w komentarzach, jeśli powiem o jakimś kolejnym roku Facebooka, erze i wideo i tak dalej, bo już mi wypominano 30 takich zwrotów. Nie wiem, czy możemy mówić o tym, że zbliża się era gier społecznościowych w Polsce i absolutnie nie oznacza to, że nagle marketing wirusowy schodzi na dalszy plan czy inne gałęzie marketingu. Dostajemy kolejne bardzo wartościowe narzędzie, które na pewno będzie miało swój boom, a potem zobaczymy, jak się przyjmie na dłużej. Czy zostanie z nami, czy osłabnie. Zwłaszcza, że w grach społecznościowych, na serwisach społecznościowych jest jeszcze jeden ważny element. Bardzo długi czas przebywania, obcowania z marką,
z produktem. To jest ciekawe, kolejna rzecz, która wyszła w tym badaniu, że czas dzienny, średni, spędzony w grach społecznościowych bardzo mocno pokrywa się z dziennym czasem generalnie spędzonym na Facebooku. Ciekawostka, w granicach godziny i 40 minut, tak? Więc większość, wychodzi z tych badań, że większość czasu, jaki ludzie spędzają na Facebooku, spędzają na grach społecznościowych. Dokładnie. A potem jeszcze chwalą się wynikami. Chwalenie się wynikami najczęściej następuje automatycznie i nie wymaga naszego zaangażowania, czyli wszelkie publikacje na wallu, informacje do znajomych dzieją się w tle, o ile wyrazimy na to zgodę wcześniej. Okej, fajnie to brzmi. Jako Pride and Glory czujecie zainteresowanie też klientów, jeśli chodzi o tego projekty z grami? Czy to na razie jednak jeszcze etap ewangelizacji, pokazywania tych wyników badań? Tak naprawdę zrobienie jakiejkolwiek końcówki kampanii na Facebooku w tym momencie wśród wielu marketerów jest postrzegane jako innowacyjne. Okay. Aczkolwiek z drugiej strony bardzo wielu marketerów ma już wytyczne odgórne z central europejskich, część budżetu musi być przeznaczona na Facebook, na cykanie fanów. I absolutnie nie dostrzegam jeszcze jakiegoś oddolnego zainteresowania klientów grami, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby im uświadamiać, jakie to jest fajne narzędzie. Okay, świeży rynek, można się wyprzeć amerykańskimi badaniami, więc... Dokładnie, tak. Można zrobić znowu trochę szumu i potem zrobić kilka fajnych realizacji. Okay, czyli kiedy wasze pierwsze produkcje? Czy na razie eksperymenty autopromocyjne? Z Hub ze śliwką dla Univera był już jakimś tam pierwszym eksperymentem w tym kierunku. Gra sprawdziła się bardzo fajnie, mimo że... Można było grać między sobą, tak? Gra dla dwóch osób. A to długo byłoby tłumaczyć. To była gra dla dwóch osób, w której grało się parami, czyli trzeba było wybrać sobie znajomego z listy kontaktów, żeby w ogóle zagrać. Można było grać w kilkudziesięciu parach. Ja grałem w jakichś 70 parach, wiele osób nie odpowiedziało, część ze mną grała. Natomiast to generalnie było związane z przekazem tej gry, że schab i śliwka są dla siebie stworzeni. Ja grałem jako schab, wybierałem swoją śliwkę i tak dalej, i tak dalej. Więc to była jedna z pierwszych takich realizacji. Natomiast musimy pamiętać, że social gaming to nie tylko gry zręcznościowe, tak jak my postrzegamy gry, to wszelkiego rodzaju aplikacje także na Facebooku, które rozchodzą się wirusowo jak ogień. Żyją sobie tydzień, miesiąc, dwa miesiące, potem nikt już o nich nie pamięta, ale przez pewien krótki okres czasu mają swój pik. Podobnie zresztą było z Mafią Wars, która w Polsce przeżywała olbrzymi pik zainteresowania ileś tam miesięcy temu, a teraz, mimo że globalne liczby wcale nie spadły jakoś tak strasznie mocno, w Polsce mało kto już używa Mafii Wars, przynajmniej z takich obserwacji znajomych, tak? Przyznaję, nie patrzyłem na liczby ostatnio. Okej, no dobra. Dzięki, czyli czekamy na pierwsze produkcje. Mam nadzieję, że wkrótce. Dzięki.